Witam wszystkich bardzo serdecznie w 65. odcinku Końcówek Wieżowych. Jak zwykle zachęcam do studiowania od pierwszego. Tak, do studiowania. Szachy należy studiować. Tu widzimy pozycję, której białe nie mogą wygrać. Ich pion jest za mało zaawansowany, na przykład król c3. Na król c3 czarne mogą dać szacha i po królu d4 idą sprytnie królem na e2. I co zrobić z tym pionem? Szach, król f3, ale król d1 też. Wieża h2, król jest odcięty. I wieża A8. Wydaje się, że ta pozycja jest mało korzystna dla czarnych, ale spróbujmy iść królem. Wieża C8. I wieża F8, jak i wieża D8 matuje, białe muszą obronić piona. Król podchodzi i za chwilę pion ginie. Także tej pozycji wygrać nie można było w żaden sposób. Nowa pozycja, ale jest dla czarnych bardzo, bardzo niekorzystna. Odcięcie króla wzdłuż linii pionowej nie daje czarnym szans na remis. Nie można przerzucić wieży na linię 8. Król f3. Wieża d4. Król e3. Wieża d8. I wieża zajęła linię 8. A król jest odcięty od piona. No co teraz? Wieża b1 szach. Wszystko jedno, czy król c4, no załóżmy, że król c4, wieża c1, król b4, szach. I szachy nic nie dają. Król jest odcięty wzdłuż linii poziomej. Widzimy więc, że odcięcie wzdłuż linii poziomej jest korzystne dla strony, która posiada pion. I nowa pozycja. Wieża odcina króla na dwa sposoby, ale istotne jest odcięcie wzdłuż linii poziomej. Król b3, wieża b8, wieża b4, wieża c8, wieża b5. Przesuwamy króla. Jeżeli król d3, odpychamy go. Jeżeli król e4, c4. Przesunęliśmy piona. Jeżeli wieża b8, król c3, wieża h8, powtarzamy mechanizm, wieża d6, król e5, c5, to nie pomaga. Wieża h4, ponieważ mamy zarówno ruchy król b3 i czarne są w sukcesie, jak i wieża d8. Teraz grozi pchnięcie piona na wieża A4, król B3, wieża A1, król B4, wieża B1, król A5 i pion dochodzi. Otrzymamy pozycję Luceny. Natomiast jeżeli tu wieża utrzymuje, gramy C6.
I na to pomaga król B4. I białe wygrywają. Dziękuję bardzo za uwagę.